województwie zachodniopomorskim mieliśmy trzy możliwości sięgnięcia po środki na opracowanie bądź też aktualizację programów rewitalizacji. Pierwsze takie źródło, z którego skorzystało najwięcej gmin, to pomoc w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna, który był finansowany również częściowo przez województwo zachodniopomorskie. Mieliśmy dwa nabory konkursowe na dofinansowanie tychże działań, mających na celu opracowanie programów rewitalizacji. W jednym z naborów dofinansowaliśmy 46 gmin, w drugim 24, co łącznie daje 70 gmin. Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 7.1, który miał na celu wzmocnienie społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych, wsparcie objęliśmy 18 gmin, które też przygotowały programy rewitalizacji, i jeszcze miasto Szczecin miało wsparcie z programu operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu już krajowego na modelową rewitalizację, czyli modelowe podejście do opracowania programów rewitalizacji i także działań takich modelowych w ramach rewitalizacji. Raczej jakość programu jest wypadkową przede wszystkim zaangażowania się samorządów w pracę nad programem i wsparcia i solidności podmiotu zewnętrznego, który najczęściej pomaga gminie w opracowaniu programu rewitalizacji. I tutaj chciałbym jeszcze też przestrzec przed podmiotami, które w sposób hurtowy opracowują programy rewitalizacji, czasami nawet po kilkadziesiąt programów jednocześnie na obszarze całego kraju. To ewidentnie widać już w jakości programów rewitalizacji. To naprawdę się przekłada na jakość, bądź też wręcz brak jakości w tych programach rewitalizacji. Część gmin traktuje partycypację społeczną jako wymóg i robi to w stopniu minimalnym. Co widać chociażby w frekwencji uczestników konsultacji społecznych, osób zaangażowanych w przygotowanie programu. Ale jest też część gmin, i wcale to nie jest tak mało, które zaangażowały się w przygotowanie programu rewitalizacji, a mieszkańcy tych gmin poczuli jakby siłę sprawczą i poczuli, że mogą współdecydować o swojej przyszłości i się również zaangażowali. I w naszym województwie jest jeszcze trzeci typ gmin. To 18 gmin o najsłabszym potencjale społecznym i gospodarczym, które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji społecznej, a ich mieszkańcy tych gmin zostali objęci szerokim spektrum narzędzi i technik animacji lokalnej i włączenia społecznego. I tam ta partycypacja była najbardziej rozbudowana. To widać po liczbie spotkań, liczbie uczestników tych spotkań. Żeby z niego skorzystać, gminy muszą mieć uchwalony program rewitalizacji, czy to lokalny program rewitalizacji, czy też gminny program rewitalizacji. Jednakże ten program musi być zweryfikowany przez, akurat w naszym przypadku, zespół do spraw rewitalizacji, i program musi zaistnieć na wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. W tej chwili mamy zgłoszonych do weryfikacji ponad 70 programów rewitalizacji i mamy nadzieję, że te gminy, które do tej pory do nas przysłały programy rewitalizacji, znajdą się na wykazie ich programy i będą mogły skorzystać ze wsparcia na rewitalizację.